Ryszard Riedel, wokalista zespołu Dżem. Na pewno nie wiesz, który to będzie koncert zespołu Dżem, Rysiek, ale na pewno pamiętasz ten pierwszy. Dzisiaj też wielu debiutantów startuje tutaj w Spodku przy 7000 widowni. Czy ten twój pierwszy koncert też odbył się przy takiej wielkiej publiczności? Czy pamiętasz ten czas? No, pamiętam, właśnie w Spodku graliśmy imprezę w tym składzie pierwszy raz. Gdzieś 6 lat temu. Mhm. I też było sporo ludzi. Sięgnijmy jeszcze dalej w przeszłość. Czy pamiętasz, kiedy sam, tak jak bohater jednej z twoich piosenek, bywałeś czerwony jak cegła? Czy wtedy już interesowałeś się bluesem bardziej, czy bardziej dziewczynami? Jaka była kolejność rzeczy? Bluesem się interesowałem, bluesem. No. Od urodzenia. No, to można tak powiedzieć, siedziałem w tym po prostu. Czy na twoim lewym kolanie spoczywa następny wokalista grupy Dżem? Nie, on raczej perkusista, ale kto wie. No. Lubisz grać na perkusji? Tak. A czy śpiewasz czasami też? No. Tak? A powiedz, jaki zespół ci się najbardziej podoba? Polski taki zespół. Taki zespół, który ma bardzo słodką nazwę, ale wcale nie gra takiej słodkiej muzyki. Dżem. Proszę Państwa, zespół Dżem za chwilę będzie już koncertował na estradzie Spodka, ale my wybiegnijmy jeszcze trochę w przeszłość. Przypomnijmy tym, którzy nie pamiętają, jak to się zaczęło. Zaczęło się chyba w klubie Kwadraty w Katowicach, a może jeszcze dawniej? No jeszcze wcześniej, w 1974 roku dokładnie. W Tychach zdaje się, tak? Tak, w Domu Kultury Górnik. Proszę, wspaniały początek. Skład zespołu Dżem ulegał częstym zmianom. Tak się składa, że w tym zespole na początku grało wielu muzyków, którzy grają w tym zespole teraz właśnie. Tak. Ale w tak zwanym międzyczasie, straszne słowo, wiele było zmian. Przypomnijmy więc, kto w tej chwili gra w zespole Dżem. W tej chwili Ada Żytręba. Ryszard Riedel. Tak. Paweł Berger, piano. Beno Otręba, bas. Marek Kapon, perkusja. Jurek Styczyński, gitara. Powiedzcie, jak zespół Dżem spędził ten miniony rok między jedną rawą a drugą? Ostatni rok przede wszystkim pracowicie. Nagraliśmy dwie płyty, czyli dwójkę i trójkę. No i mnóstwo koncertów po całym kraju. Ukazała się również wasza kolejna płyta. To znaczy live. Płyta live. Płyta, która już znajduje się w sklepach, aczkolwiek bardzo trudno jest ją kupić. Ceniły bardzo wysoko, znaczy my przynajmniej jako. Znaczy jesteśmy zadowoleni po prostu z nagrania takiej, a nie innej płyty.